Yo, Elfy, tutaj Olga i witam Cię w kolejnym odcinku symulatora życia Eda Sheerana. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi albo nie rozumiecie tego żartu, odsyłam Was do poprzedniego odcinka, ale moment, zanim zaczniemy, chcę Wam pokazać, że jaką mam bluzkę. Widzicie, tu jest oko, ponieważ mi tutaj mikrofon go zasłania, a chciałam Wam pokazać, jaka jest ładna, więc jeżeli Wam się podoba, możecie zostawić komentarz, możecie zostawić również łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, ale nie przedłużając, ponieważ tak jak widzicie, nasze dziecko Pikachu, które wygląda na delikatnie, tak tylko troszeczkę opóźnione, tak wiecie, o 10 minut tylko i wyłącznie, wcale nie wygląda, jakby miało kogoś tutaj pobić gardkiem z kuchni. Wcale nie, to nie jest twarz osoby, która by coś złego zrobiła, prawda? Więc zobaczmy, jak teraz będzie wyglądało. Moment, chyba to jest 8 jego rok. Moi drodzy, w tym odcinku będziemy próbować dojść do 18 roku życia, ale nie wiem, czy mi się to uda, ponieważ ja się nie mogę na niego patrzeć, ok? To jest moje własne dziecko, a ja już chcę go przez okno wywalić, więc przemilczmy to, ok? Moi drodzy, to już zaczynamy z problemami, ponieważ tutaj jest napisane, że twoje dziecko chce spróbować ATV. Ja nie mam pojęcia, czym jest ATV. Pisałam to w Wikipedii i to jest automatyczny statek transferowy, seria 5 bezzałogowych kosmicznych statków transportowych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Skąd w ogóle moje dziecko ma takie informacje, okej? Okay? Ja mam 20 ileś lat i nie wiem, a to ma 8 i chce coś takiego próbować? Nie, oczywiście, że nie. O... No i czemu płaczesz? Czemu płaczesz, bym go do kosmosu wysłała? No tak, na pewno. Jest to czas na jakiś projekt szkolny. Możemy brać albo nauki ścisłe, albo historię, albo sztukę. Tak jak Wam mówiłam, ja chcę, żeby moje dziecko było tutaj artystą, pisało piękne piosenki, żeby się nikt absolutnie z tego później nie śmiał na TikToku, więc proszę, sztuka. Podoba mu się? Wiedziałam, wiedziałam, cudownie, cudownie. I teraz mamy... Aha, gdzie idziemy w ten weekend? Idziemy tutaj do... Let's go to the beach, znaczy na plażę jedziemy. Jedziemy do jakiegoś parku rozrywki albo będziemy siedzieć na sofie. Jeżeli to by zależało tylko i wyłącznie ode mnie, to ja bym brała sofę oczywiście, no ale wiecie, to dziecko to ma być aktywne i w ogóle, więc może pójdź. Let's go to the beach, beach. Nicki Minaj. A, spodobało mu się. O mój Boże, nie wiedziałam, że on będzie fanem Nicki Minaj, takim jak ja. Cudownie. Twoje dziecko chce nowego zwierzaka. Możemy brać albo psa, albo kota, albo węża. I ja tutaj mam pytanie. Kto wybiera węża dla swojego 8-latka, okej? Okay? Nie wiem, chyba to są matki, które chcą być na głównej stronie Onetu, że o, najgorsza matka tutaj od 100 lat dała węża swojemu 8-latkowi. Więc nie, moi drodzy. My damy mu kota. Koty są super. Cieszysz się? Cudownie, cieszysz się. Nie wiem, dlaczego ci akurat spadło... to nie jest sprawiedliwość, to jest moralność, można tak powiedzieć. Nie wiem, dlaczego kot miałby w ogóle wpływać na ten wskaźnik, ale przemilczmy to. A, teraz mam sprawdzian w szkole. Możemy powiedzieć, aby troszeczkę się pouczył, żeby pograł albo żeby spał. Nie no, poucz się, tak? Oczywiście, bardzo ładnie, gratulacje. Moi drodzy, przeskipowałam dla Was połowę roku tutaj 8, ponieważ tam nic absolutnie nie było, jakieś takie, wiecie, nudne wybory, typu, nie wiem, kot się zabłąkał i to dziecko go wzięło i co masz zrobić tym kotem? No, nie wiem, nakarmić go, na przykład go zaadaptować, tak, no to jest koniec. Ja tutaj potrzebuję fajnych wyborów, tak, jakichś kontrowersji, potrzebuję dram na tym odcinku. O, proszę bardzo, nasze dziecko się wywaliło i walnęło się w łeb. To jest coś, czego ja teraz potrzebowałam. Możemy albo wziąć go do szpitala, albo po... możemy mu też wziąć tę torbę foliową, nałożyć na tą głowę. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu moglibyśmy to zrobić. Albo ogarnąć coś w domu. Nie no, weźmy go do szpitala, no... No weźmy go, gratulacje, o dziecko się cieszy. I z jakiegoś powodu tutaj miłość nam się obniżyła. Przepraszam bardzo, jak ja biorę swoje dziecko do szpitala, to nagle się miłość obniża? Nie rozumiem tego kompletnie. No i na razie są rzeczy, które mi się podobały. Jest talent show w szkole i możemy tutaj zaproponować naszemu dziecku, co ono będzie tam przedstawiać. Może grać na pianinie, może grać na trójkącie. O mój Boże, to byłoby najsmutniejsze w ogóle wystąpienie ever. Albo może śpiewać. Oczywiście, że będzie śpiewać. Tak. Oczywiście, że tak. Moi drodzy, ja w ogóle nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało, kiedy on będzie miał 18, ponieważ ja tylko raz sprawdziłam, że wtedy się gra kończy, ale nie wiem, czy to jest oficjalne info i może się po prostu okazać, że będziemy tak do 60 roku życia z nim klikać. Miejmy nadzieję, że nie. A tutaj mamy wybór, gdzie możemy go wysyłać na kolonie. Możemy go wysłać albo na jakieś kolonie, nie wiem, nauk ścisłych, albo na... grube kolonie? Z jakiegoś powodu nie wiem, o co chodzi? Albo na but kolonia. Że wiecie, taki but jak zwykły but, taki jak nasz but na stopę. Nie wiem, o co z tym chodzi. Prawdopodobnie są jakieś nazwy własne, których ja nie znam tłumaczenia. Wejdźmy go... nie, wyślijmy go może na ten nauk ścisłych, ponieważ nie wiem, czy to jest fat. Nie chcę go wysłać na jakiś
grupy, nie wiem, będą tam słodycze jeść, czy o co chodzi. Dziewczynki są niemiłe, musisz je szanować, o mój Boże, wiem, albo po prostu się do niej nie zbliżaj. Hej, 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 my tutaj szanujemy kobiety, a ty też masz je szanować, bardzo ładnie, gratulacje. Oho, i tu jest wybór, którego ja się obawiałam, ponieważ nasze dziecko pokazuje nam swój własny rysunek i wiecie, to jest prawdopodobnie jakiś patyczek i słońce jakieś takie smutne. I możemy powiedzieć, brzydkie, jest przepiękne, albo się rozpłakać. O mój Boże, ja sobie wyobrażam tę sytuację, kiedy dziecko przychodzi takie, o mój Boże, babusiu, narysowałem ciebie. I to jest takie najbrzydsze po prostu, już takie kiedykolwiek widzieliście i się baba rozpłacze. Nie, 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 znaczy może tak, znaczy nie. Zawsze mówi dzieciom, że ich rysunki są przepiękne, także jest cudowne, nie rozpłaczmy się, prawda? Wow, ale super! Twoje dziecko spaliło ci włosy. Zemdlej, o, jest w porządku. Albo goń za nim z patykiem w ręce. Okej, okej, w ogóle możemy zastanowić się, jak to się w ogóle wydarzyło, że nasze dziecko spaliło nam włosy? Czy ona bawiło się naszą prostownicą, czy zrobiło to świeczką? Jak w ogóle do tego doszło? Nie chcę powiedzieć totalnie, że to jest okej, chociaż wiecie, prawie tutaj bym wszystko miała na maksa. Nie chcę też zemdleć, ani tym bardziej nie chcę ani tutaj biegać z patykiem w ręce, więc po prostu jest w porządku. Czemu ryczysz? Przecież... Chyba zrobiłam dobrze, prawda? Co ja miałam zrobić innego? Miałam po prostu zemdleć? Przecież to dziecko miałoby traumę do końca życia. A tym bardziej jakbym, kurczę, latała za nim z patykiem w dłoni i próbowała go, nie wiem, cokolwiek z nim zrobić, to jeszcze byłoby gorzej, prawda? Dziecko bawi się makijażem. Możemy mu narysować eyeliner, możemy mu tutaj szminkę nałożyć na usta, albo to zabrać. Dajmy mu eyeliner. I czemu płaczesz znowu? Przecież ty się nim bawiłeś. Nienawidzę cię, mamo. Nienawidzę ciebie też. Kocham cię. Tak nie można mówić. Najchętniej bym powiedziała, ja coś nienawidzę. Słuchajcie, i możemy to zrobić, ponieważ już zakończamy level. No niestety, ja też cię nienawidzę. O, ale udało nam się skończyć level, dokładnie, nasze dziecko ma już 10 lat, także jakie tutaj zadania będą do nas czekać zaraz. Nasze dziecko spędza za dużo czasu na graniu w gry, możemy mu albo kupić urządzenie do streamowania, albo oddać mu z jakiegoś powodu naszą kartę kredytową, albo możemy to jakoś zbalansować granie i naukę. Więc moi drodzy, ja nie chcę, żeby moje dziecko było tym szalonym 10-latkiem, który kradnie kartę kredytową, wydaje ją na jakieś Robuxy, czy Fortnite Bucksy, czy cokolwiek tam jest i potem, kurczę, nie wiem, jest w newsach, albo inne rzeczy się z nim dzieją, tak? Po prostu może albo to zbalansujmy, albo kupmy mu... Nie, zbanowaliby go na Twitchu, tym bardziej na YouTubie. Jak ma 10 lat, to on nawet nie powinien teoretycznie być na tych platformach, więc po prostu dobra decyzja jako dobra matka. Naszemu dziecku wypadł ząb. Możemy albo zadzwonić do chyba wróżki zębatki, tak to się po polsku mówi. Możemy albo go wyrzucić, albo włożyć go z powrotem. Co ta gra ma na myśli tak naprawdę? Ja nie wiem, czy mamy wziąć tego zęba, co mu wypadł, po prostu go włożyć z powrotem, przecież on tak wtedy wypadnie. Chyba, że mówimy jeszcze o jakimś kleju na przykład, to wtedy można by było na ten temat pomyśleć. Nie róbcie tego w domu oczywiście. Zadzwońmy po wróżkę zębatkę? Okej, spodobało mu się z jakiegoś powodu, super. Nasze dziecko chce pojeździć na rowerze, możemy albo nałożyć mu kask i wiecie, takie ochraniacze, albo możemy go obtoczyć papierem toaletowym. Okej, albo możemy pomodlić się do Gina, żeby naszemu dziecku nic się nie stało. Ja proponuję obtoczyć go papierem toaletowym. Najwyżej po prostu, wiecie, on na nic nie wpadnie, ponieważ każdy będzie myślał, że to zombie, albo lepiej, że to jest mumia i będą mu po prostu schodzić z drogi. I widzicie, to zadziałało! Gratulacje dla mnie, słuchajcie, ja wiedziałam, że jak będę miała dziecko i ja je obtoczę w papierze toaletowym, to będzie super. Ja wiedziałam, że to będzie najlepszy tutaj sposób na to, żeby nic mu się nie stało. Co będziecie robić dzisiaj? Nurkowanie z klifu, graffiti, albo możemy dołączyć do cyrku. Wiecie, ja w cyrku to ja już jestem, także ja nie muszę do niczego dołączać. Ale żadne z tych opcji mi się kompletnie nie podoba. Czy naprawdę chcesz tutaj z klaunem? Skarby, ty klaunem już od razu jesteś, także nie musimy nigdzie naprawdę to łączyć. Dziecko marudzi na temat butów, które mu kupiłaś. Możemy albo kupić nową parę butów, albo pokazać im, jak wygląda bieda. Słuchajcie, czy to są jedne z tych rozmów, kiedy mówicie, o, nie podobają mi się te buty, które kupiłaś, mamo? Wiesz co? Ja nie miałam żadnych butów, jak ja byłam w twoim wieku. Miałam jedną parę przez 13 lat i ani razu się nie rozwaliły, ponieważ ja za każdym razem tutaj robiłam wszystko, żeby o nie zadbać. A tobie kupujemy jedną parę i co, już ci się nie podobają? Jak ja byłam w twoim wieku, to nie mogliśmy marudzić.
wiecie co, może kompletnie olejmy tę opcję, ponieważ ja nie chcę, żeby moje dziecko się tutaj wychowywało z takimi dramatami, jakie ja miałam w dzieciństwie. Szczególnie jak powiem, o mamo, nie mogę pójść do szkoły. Jak ja byłam w twoim wieku, to ja musiałam 3 kilometry przejść, żeby w ogóle dostać się na przystanek. I autobus nie przyjechał. I co wtedy? O! A ono się rozbeczało, ponieważ my kupiliśmy nową parę mu butów? Okej? Okay? Mogliśmy po prostu pokazać mu, słuchajcie, jak wygląda bieda. Może on potrzebował tej właśnie rozmowy, której ja nienawidziłam jako dziecko. Mamo, wyglądasz grubo. Zgódźmy się. O nie, to ta sukienka. Jakie dziecko mówi swojej matce, że wygląda grubo? No nie wiem, ja takiego jeszcze nie spotkałam, ale możemy się zgodzić. Aha, ono nienawidziło tego, że się zgodziliśmy. No sama mi powiedziała, że wyglądam grubo, no to chociaż ci przyznam rację, tak? Skipnęłam wam wiek 13 i 14, potem się absolutnie nic nie działo, straszne nudy. Teraz nasze dziecko ma 15 lat i nie wiem, dlaczego ono wygląda cały czas tak samo. Ono wygląda dokładnie jak wyglądało, jak miało lat 6, ale okej, okay, może po prostu, wiecie, jest troszeczkę opóźnione i będzie cały czas tak wyglądało, ale problem polega na tym, że nasze dziecko śmierdzi i możemy go ukarać, możemy kupić mu dezodorant albo możemy go umyć. No chyba nie będziemy myć 15-latka, prawda? No my nie mamy... Fuj w ogóle, kupmy dezodorant. Gratulacje, wspaniała tutaj decyzja. Wiecie co, powiem wam tak, wybory są strasznie, strasznie nudno, dziwne, ponieważ o tutaj, o chcę jeść tylko hot dogi, masz też jeść owoce i warzywa, okej, okay, możesz jeść te hot dogi z kukurydzy. No nie, masz jeść tak jakby warzywa tylko i znaczy również tak jakby, nie? No i co? I to są naprawdę problemy, z którymi 15-latek się zmaga? To jest to, że chcę jeść tylko hot dogi w wieku lat 15? Znaczy wiecie, moje, jak ja miałam 15 lat, to troszeczkę to inaczej wyglądało, no ale w porządku, gro, w porządku. Iu, co to się w ogóle wydarzyło? Zobacz, on dopiero w wieku lat 16 zaczął rosnąć. Czy możemy mu zmienić ciuchy czy coś? Najwyraźniej chyba nie, cały czas możesz być... Aha, czyli to już po prostu tak wygląda. Nie, weź mu, zdejmijmy tą czapkę. Zdejmijmy mu tą czapkę, moi drodzy, ponieważ on ma już lat 16. Nie. On ma lat 16, on jest już starym chłopem tutaj, pewnie dziewczynę ma i w ogóle i nie będzie chodził już w takich czapkach, szczególnie tutaj w domu rodzinnym, bo już nie jest takim maluchem. Możesz chodzić w takich czapkach. Jezu, dlaczego on tak wygląda? Dlaczego to jest takie ciało przyklejone do twarzy, która się kompletnie zmieniła, odkąd miał chyba roczek? Wracając, takie czapki to sobie noś człowieku, nie wiem, na jakichś eventach czy coś, jak wychodzisz na ulicę, a nie w domu. Po co siedzisz w domu w czapce Pikachu? Już nie jesteś uroczy, już nie musisz być uroczy dla mamusi, okej? Okay? Juu, zobacz, co się teraz dzieje, jak podejmę dobry wybór, to... Dlaczego on ma twarz noworodka z takim ciałem i ma takie wielkie dłonie, wytyfy? Jakiej roboty nigdy byś nie chciał wykonywać? Strażak, filantropista, czy jakkolwiek to się nazywa? Stripper. Nie wiem, skarbie, ja powiem ci tak, z tą twarzą raczej byś dużo nie zarobił. Jako, no, jakbyś się... Nie, dobra. Nie, niech będzie. Ja już nie chcę ten temat rozmawiać nawet, nie chcę dyskutować. Jesteś zadowolony, w porządku, nigdy nie będziesz striperką, czy striperem, czy jakkolwiek to się nazywa. Okej, nasze dziecko ma lat 18, powiem wam szczerze, że w wieku lat 17 nic kompletnie nie było, były wybory typu, nie wiem, jak go ściąć, ściąć go na łyso. No nie ściągniesz go, no, Jezu, jakbyś go zcięła na łyso, już by był totalny dramat, okej? I co, i to jest koniec gry? Nie? To nie jest koniec gry? Czekaj, czy to jest ostatni rok? Czy rok 18 to jest... czy on się wtedy wyprowadzi? Czy coś się zadziało? To jestem ty... Czekajcie! Czyli rzeczywiście... O mój Boże, kiedy mamy ten rok 18, to po prostu gra robi ponownie nam dziecko. Dobra, włóżmy go do tego, do pudełka. Nareszcie mogę zrobić coś z dzieckiem okropnego! Dajmy mu, o proszę bardzo, klauny, których będzie nienawidził. Zostawmy w takim razie pokój, żeby był całkowicie ciemny. Haha, nareszcie! Nareszcie mam swoją tutaj opcję! Nie, jest za drogie, żeby tutaj to dziecko miało zmienioną pieluchę. Siedź w tej, której jest. O, sfailowałam, no niestety. Nie będę tego kontynuować, moi drodzy! Zobaczyliśmy, jak to dziecko wygląda, kiedy miało lat 18, było przeokropne, okej? Okay? Gdyby to było moje dziecko, to bym się absolutnie go wyrzekła. I co, i też zobaczyliśmy, jak nasze dziecko może spać w pudełku, no ale... Ja się jednak cieszę, że już możemy odejść od Eda Sheerana, ani chłopak nie został tutaj piosenkarzem, on w sumie nikim nie został, okej? Okay? On był takim
dzieckiem, które się pojawiło i nagle znowu jest noworodkiem, więc co, ja tutaj naprawdę oczekiwałam, że będzie, wiecie, jakieś może podsumowanie, albo kim się stanie to dziecko, albo cokolwiek, no ale co, jestem niesamowicie tutaj zniesmaczona, jestem znudzona, było to okropne, chociaż cieszę się, że mogliśmy pod koniec się pośmiać z dziecka w kartonie, także co, do kolejnego zobaczenia, chociaż to, mam nadzieję, że będziecie mieli miły dzień i do kolejnego zobaczenia, ponownie już to mówię, a kurczę, dobra, to cześć.